Michał Cichy, MMA.pl, a ze mną jest Krzysztof Kułak po swoim pierwszym zwycięstwie w PLMA. Krzysztof, pierwsza runda, tam próbowałeś w parterze złapać Michała, udało się w drugiej rundzie. Czy taki był plan na walkę, żeby skończyć to w parterze? Tak, dokładnie. Ta pierwsza runda miała być taka badawcza. Miałem sprawdzić, czy jest dobry w klinczu, przy tej siatce, spróbować swoich sił w stójce z gościem, który nie ma nic do stracenia, który wchodzi cepami. Także było jakieś ryzyko, że gdzieś tam trafi. Dobry narożnik, dobry game plan. To wszystko działa, doświadczenie. To się nie bierze znikąd, nie? Przed walką mówiłeś, że to jest taki niejako sprawdzian, test, eliminator do wejścia do teamu na stulet, do Kliński Team. Czy to znaczy, że się przenosisz do Warszawy i trenujesz teraz u Mirka Oklińskiego, czy jak to będzie teraz? Nie, na pewno ja całe życie trenowałem u siebie w klubie i będę tam dalej trenował, bo mam dwa zawodników swoich, ale gdzieś tam, żeby się przygotować do końca na sparingi, obozy przygotowawcze, to trzeba wyjeżdżać. No i ja, jak już powiedziałem tu przed chwilą, do innego portalu. Ja u nas w Tuli trenowałem jeszcze za czasów, jak była ta starsza ekipa, Omielańczuk, Błachowicz, Juras, Orłowski, z nimi. Także teraz będę trenował z Naruszką, Tarabańką, Orłowskim i innymi, którzy tam trenują. We wcześniejszych wywiadach wspominałeś, że teraz mierzysz w pas PLMMA. Powiedz mi, czy daleko ci do takiej walki, czy na przykład następna walka już by była o pas, czy musisz jeszcze stoczyć kilka pojedynków? Trzy walki. Kontrakt jest podpisany na trzy walki i czwarta o pas. Czy masz kogoś w PLMMA, z kim chciałbyś się zmierzyć na przykład w następnej walce? W następnej walce? W mojej kategorii wagowej, czyli do 8-0. Tak naprawdę, bo będzie ta kategoria, nie wiem. Mogę się ze wszystkimi zmierzyć, bo nie jestem wybredny, to jest moja praca. No ale na pewno przyjdzie kolej na Radziszewskiego i na Różewskiego i na innych zawodników, którzy będą chcieli podjąć rękawice. Na dzisiaj miałeś też zaplanowane bodajże starcie w Celtic Gladiator i powiedz mi, jak to jest rozwiązane, czy po prostu wybrałeś PLMMA, czy... Tak. W Celticu mam podpisane na 8 walk, stoczyłem już 4, 3, 3, raz, 2, 4, jeszcze 4 mi zostały, a Celtic Gladiator był zaplanowany wcześniej i Mirek po prostu mnie podkupił. Rozumiem, dobrze, to teraz czas dla Ciebie, podziękowanie dla sponsorów, dla kogo chcesz. Dziękuję.